Dzisiaj będzie ciekawy temat, bo będę mówił o psach. Bezapelacyjnie, do samego końca. Nie tych. A, a, błotu, a błotu. A błotu. Tak, będę mówił dzisiaj o psach. I może dla części z Was jest to zaskoczenie, bo czemu akurat mówić o psach? I czemu mówić o tym, że ich się nie je? Przecież to oczywiste, że ich się nie je, bo to przecież psy. Ale chyba jednak nie dla wszystkich jest to takie jednoznaczne. Są miejsca na świecie, gdzie nie jest to takie dziwne. W sumie jest to zupełnie normalne. Psy zamyka się w klatkach, traktuje fatalnie, a potem zabija i zjada. Wystarczy mieć chociaż odrobinę empatii, żeby stwierdzić, że jest to zupełne skłonności. Dlaczego jednak tak jest? Dlaczego psy zajmują zaszczytne miejsce w naszym życiu? I dlaczego należy im się szczególne traktowanie? Po pierwsze, psy są inteligentne. W ostatnich latach coraz częściej prowadzi się badania kognitywne na psach. Nauki kognitywne, czy też nauki o poznaniu, zajmują się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, w szczególności ich modelowaniem. Głównym powodem jest psychologiczne i anatomiczne podobieństwo do ludzi. Na przykład, psy posiadają dobrze rozwinięty mózg, i tenże mózg psów został wielokrotnie przebadany przy pomocy pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej. Obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego i funkcjonalnemu obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego. Dzięki tym badaniom wiemy, że psy są kognitywnie złożone i dzielą wiele cech ze zwierzętami, które uznaje się za wysoce inteligentne np. delfiny, słonie czy kruki. Potrafią rozróżniać między znanymi im i nieznanymi osobami, szybko się uczą nowych zachowań. Posiadają pamięć długotrwałą i potrafią kategoryzować wspomnienia pod względem istotności. Dodatkowo jedno badanie było skonstruowane tak, by naśladować testy przeprowadzone nad delfinami i lwami morskimi, a które dotyczyły zrozumienia języka symbolicznego. Te ssaki morskie są w stanie wykorzystywać bodźce wizualne i słuchowe, aby skutecznie przetwarzać semantyczne i syntaktyczne składniki sztucznego języka. Gdy przeprowadzono te same badania na psach, okazało się, że bez problemu są w stanie przyswoić bodźce wizualne i dźwiękowe dotyczące określonych obiektów, jak i czynności. Potrafiły rozróżnić je od siebie. Ponadto nauczyły się łączenia symboli określających obiekty i czynności. I jak delfiny i lwy morskie wypełniały zaprezentowane im zadania, które polegały na łączeniu działania z obiektem. Psy, podobnie jak delfiny, wykazywały także bardziej złożone umiejętności rozróżniania wielopoziomowego. Nasi czworonożni przyjaciele posiadają także umiejętności przeanalizowania perspektywy innego zwierzęcia, który może stanowić podstawę pewnego rodzaju poznania społecznego, zwanego inteligencją makiaweliczną, który jest głównym motorem inteligencji u naczelnych i innych gatunków wysoce inteligentnych zwierząt. W literaturze porównawczej i w przeprowadzonych badaniach uwzględnianie perspektywy związane było z wieloma innymi zdolnościami poznawczymi, w tym z teorią umysłu, samoświadomością, umyślnym oszustwem i empatią. Naukowcy podsumowali to tak. Nasze wyniki sugerują, że psy mogą rozwinąć dość skomplikowane zachowania społeczne, podobne do obserwowanych u niektórych gatunków naczelnych. O inteligencji psów można mówić jeszcze długo, ale żeby ten odcinek nie trwał dwóch godzin, przejdźmy do punktu drugiego. Psy odczuwają emocje. Jest to oczywiste dla wszystkich, którzy kiedykolwiek mieli psa lub mieli z psem dłuższy kontakt. Badania pokazują jednak, że nie tylko potrafią odczuwać emocje, ale potrafią odczuwać emocje innych przedstawicieli swojego gatunku. Są podatne na tzw. zarażanie emocjonalne, które funkcjonuje wśród ludzi, wilków, naczelnych i tylko kilku innych gatunków zwierząt. Jest to psychologiczny mechanizm, który umożliwia społecznym zwierzętom odczytywanie z zachowania pozostałych zwierząt informacji o aktualnej sytuacji i odpowiednie się doń przygotowanie. Badania potwierdzają, że jest to jedna z najstarszych form empatii i jeden z najważniejszych elementów jej najbardziej złożonych form. Drugim oczywistym elementem życia wewnętrznego psów jest zabawa która odnosi się do kreatywności i innowacyjności, a zatem stanowi podstawę złożonych zdolności przedmiotowych i społecznych u ludzi i innych zwierząt. Występuje głównie w najbardziej złożonych, zdolnych do adaptacji osobnikach i innych niż ludzie, takich jak naczelne, delfiny, ptaki i słonie. Psy, jak wiadomo, wykazują bardzo szeroki zakres zachowań w tej dziedzinie. Odkryto także, że psy mają zdecydowanie bardziej optymistyczne nastawienie, gdy żyją w różnorodnym środowisku i są wychowywane przy pomocy stymulacji, nagradzania i przyjemności. Dowodzi to, że możliwość zabawy i eksploracji ma bardzo duży wpływ na rozwój emocjonalny psa. Po trzecie, psy mają z nami wiele wspólnych cech, i nie od dziś wiadomo, że dużo łatwiej obdarzamy współczuciem osoby, w których widzimy własne odbicie i odnosi się to nie tylko do ludzi, ale także do innych zwierząt. Większe poruszenie wywoła zastrzelenie w ogrodzie zoologicznym goryla, niż sytuacja, w której zabitym zwierzęciem byłby wąż boa, podobnie jest z psami. Także w strefie fizjologicznej, w przeciwieństwie do gryzoni, które mają tak zwane gładkie mózgi, kora mózgowa psa posiada fałdy zwane zakrętami i tym samym w budowie przypomina mózg ludzki. Dodatkowo na podstawie największego w historii badania genomu psów, eksperci doszli do wniosku, że psy cierpią z powodu tych samych zaburzeń i dysfunkcji białek wyzwalających choroby. Ale cechy fizyczne to nie wszystko. Badania etologiczne pokazują, że psy są wysoce społeczne i towarzyskie, używają wszystkich zmysłów do poznawania otaczającego ich świata szukają kontaktu z człowiekiem i potrafią dostrzec różnicę między uśmiechniętą twarzą człowieka a jej neutralnym wyrazem. Co ciekawe, ta umiejętność ulega zdecydowanemu pogorszeniu, gdy pies jest źle traktowany przez wszystkich ludzi, z którymi ma kontakt. A jednym z najważniejszych elementów, który łączy nas z psami, jest samoświadomość. Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge przeprowadzili tak zwany test lustra. Do tej pory to badanie potwierdziło samoświadomość takich zwierząt jak słonie, niektóre gatunki ptaków, część małp człekokształtnych oraz delfinów. Badanie polega na wykorzystaniu lustra do znalezienia miski z jedzeniem. Nie byłoby to możliwe, gdyby psy nie zrozumiały, że w lustrze odbija się ich sylwetka. Wykorzystując lustro do zaliczenia tego testu, psy udowodniły swoją samoświadomość. I wiecie co? Słusznie oburzamy się, gdy tak interesujące, inteligentne, skomplikowane, ciekawe świata i emocjonalne zwierzęta są źle traktowane, hodowane w okropnych warunkach, zabijane i spożywane. A wiecie co jest jeszcze gorsze? Że w sumie też tak robimy. Bo wszystko, co usłyszeliście dzisiaj o psach, tak naprawdę dotyczy świń. Każda informacja dotycząca inteligencji, emocji, podobieństw z człowiekiem dotyczyła świń. Każde przedstawione badanie przeprowadzone było na świniach, i tak jak wspominałem, wypadały one świetnie i czasem nawet lepiej od psów. Świnie po prostu nie miały tyle szczęścia co psy. I pomimo tego, że w przeciwieństwie do psów nie były wychowywane, by towarzyszyć człowiekowi, to nadal po tylu latach są bardzo towarzyskimi, chętnymi do zabawy i wesołymi zwierzętami. Jeśli oczywiście damy im taką szansę. Na dzisiaj to by było tyle. Wszystkie informacje, które znalazły się w odcinku, zaczepnąłem z badań, które jak zwykle wrzucę w opisie odcinka. Eee, oczywiście nie byłem w stanie umieścić wszystkich ciekawostek związanych ze świniami, bo odcinek trwałby kilka godzin, więc wszystkich zainteresowanych odsyłam do badań. Z tego miejsca chciałbym podziękować jeszcze wszystkim moim patronom, dzięki którym od października odcinki będą ukazywały się dużo częściej. Jest to naprawdę ogromna pomoc i duża motywacja, więc jeśli chcecie mieć wpływ na to, co dzieje się na kanale, to zapraszam na mój profil na stronie patronite.pl. Eee, I oczywiście pamiętajcie też o subskrybowaniu kanału, komentowaniu i udostępnianiu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.